Witamy w specjalnym odcinku ZTS News. Czy wiedzieliście, że od 1999 roku obchodzimy Dzień Chłopaka? Zostało ono ustanowione w Trynidadzie i w Tobago, ale obchodzone jest w wielu krajach, w Polsce 30 września. Czy fajnie jest być chłopakiem? Raczej tak. Ulubiona twoja potrawa? Kebab. Ulubiony gatunek książki, filmu? Horror. Co może być spalone? Żart albo jedzenie. Wymarzone auto? Audi RS7. Ulubiony przedmiot w szkole? Urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej. Pozdrawiam pana Krzysztofa. Najchętniej uprawiana dyscyplina sportowa? Koszykówka. Ulubiona muzyka, wykonawca? Quebona Fide. Ulubiony sposób spędzania czasu? Spanie albo granie na kompie. Najfajniejszy upominek na Dzień Chłopaka to? Dobre słowo i słodycze. Czy fajnie jest być chłopakiem? Nawet dobrze. Twoja ulubiona potrawa? Kebab. Ulubiony gatunek książki lub filmu? Fantazy. Co może być spalone? Jedzenie. Wymarzone auto? Polonez. Ulubiony przedmiot w szkole? Historia. Najchętniej uprawiana dyscyplina sportowa to? Snooker. Ulubiona muzyka, wykonawca? Rammstein. Ulubiony sposób spędzania czasu? Tworzenie języków. Najfajniejszy upominek na Dzień Chłopaka to? Lego. Czy fajnie jest być chłopakiem? Myślę, że tak. Ulubiona potrawa? Pizza. Ulubiony gatunek książki lub filmu? Fantazy. Co może być spalone? Żart. Wymarzone auto? Nissan GTR RS34. Ulubiony przedmiot w szkole? Język polski. Najchętniej uprawiana dyscyplina sportowa? Siatkówka. Ulubiona muzyka, wykonawca? Juice WRLD. Ulubiony sposób na spędzanie czasu? Granie w gry. Najfajniejszy upominek na Dzień Chłopaka to? Słodycze. Z okazji waszego święta życzymy wam? Zostawy takimi, jakimi jesteście. Z okazji Dnia Chłopaka najlepsze życzenia. Zdrowia, szczęścia i dużo zadowolenia. Życzymy wam szczęścia, pomyślności i dużo pieniędzy i wygranych meczyków w gierkach. Z okazji Dnia Chłopaka wszystkim naszym chłopakom życzymy zdrówka, no i siły do nauki, wiadomo. To wszystkim chłopakom, tym dużym i małym, życzę, żeby im się w tej szkole dobrze wiodło. My jesteśmy kobiety w mniejszości zdecydowanej, więc otoczeni tak męskim i poważnym gronem czujemy się, myślę, że bardzo dobrze. I te dziewczyny też mogą tutaj potwierdzić. Więc mam nadzieję, że nasi chłopcy po prostu staną się tutaj mężczyznami. Dzień dobry, drodzy panowie. Z okazji waszego święta, które miało miejsce 30 września, chciałabym złożyć wam życzenia zdrówka, spełnienia marzeń. Niektórzy mówią, że jednym z marzeń jest ukończenie naszej szkoły, zatem spełnienia właśnie swoich planów życiowych i wszystkiego dobrego. Ja się dołączam. Dorota, do ciebie, naszym panom i nauczycielom, i wszystkim uczniom. Życzę tego, żebyście byli mężczyznami spełnionymi, którzy mają swoje cele, którzy do nich dążą, cieszą się też drogą, która prowadzi do tych celów. No i cóż więcej, wasza energia jest nam niezbędna, uzupełniamy się wzajemnie, bądźcie szczęśliwi, tryskajcie męską energią i co? Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Najlepszego. Najlepszego. Z okazji Dnia Chłopaka wszystkim chłopcom, chłopakom życzę bardzo dużo uśmiechu, pokoju. Niech każdy dzień przynosi nowe wyzwania, które będziesz realizował z uśmiechem na twarzy. Szczególne pozdrowienia i uściski dla chłopaków z drugiej K. Moi drodzy panowie, że tak powiem, chcę wam powiedzieć, żebyście byli dobrzy. Dobrzy dla siebie i dla ludzi, dla wszystkich ludzi, dla otaczającego świata,
bo jeżeli tego nie będzie, to ten świat się skończy. Dobroć to jest wszystko, co może być najlepszego. Spełnienia marzeń, ale tylko tych pozytywnych. I dziękuję Wam bardzo, że jesteście, bo świat jest lepszy wtedy. Ale musicie być dobrzy dla siebie i dla innych. I to wszystko. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku ZTS News. Nara!